Ue. O Boże. Kurwa. Nie wierzę. Ja pierdolę. No, cześć, siemanko, witajcie. Z tej strony Mawiasolec, a ja witam was w kolejnym odcinku z Rocket League. I dziś ze mną Zadymiasz Tanas. Siema. Jest i Gidadam. Hello, hello. I jak się już pewnie domyślacie, to kolejny odcinek turniejowego Rocket. Kurwa, ręce mi się trzęsą. Nie, by spokojnie. Ogólnie... O tych kurwa dwóch meczach, co nie nagrywam. Dwa mecze i wywaliło mi nagrywanie. Znaczy pierwszym teraz nie nagrywałem kamerki. No i pięknie. Nagrodę dla Tanasa dałem teraz bramkę, bo jest bardzo poszkodowana na tych dwóch nieudanych próbach nagrania przez Wolka. No. Że tą bramkę naprawdę no, należy mu się. Taką bramkę strzelił Tanas w pierwszym meczu, jak nie miałem tak, i dlatego też chcę mu oddać drugim za to, że miał po prostu zajebistą końcówkę. 30 sekund strzelił chyba 3 bramki, czy 2. Ty też masz końcówkę. A ty właśnie nie masz, bo słabo masz końcówkę, ale fajnie, chociaż do bramki. Ogólnie dobrze, wreszcie nam się dzisiaj udało tutaj ściągnąć chłopaków na to nagrywanie. I to dzisiaj takie dwa filmiki, jak widzicie, właśnie z Tanasem i Adasiem. Trochę na śmiechowo. O fuck. Mam nadzieję, że wyjdzie. Boost, o, boost, boost. Na spokojnie. Nie no. Nie, zebrałem tutaj z następnym problemem. Tak, nie tutaj wam powiem wam, że się w tabeli nieciekawie robi, jeżeli Tanas wygra. Ja chciałem tutaj Tanasa wygrać. Bo Tanas, ty masz przegraną ze mną i z Brączkiem. Nie, z Brączkiem nie grałem. Aha, no tak, z Brączkiem nie grałem. Czyli tutaj na razie przegraną masz ze mną. O kurwa, o kurwa, o mój Jezu. Nie wierzę, no. Co mi z tym Adamu Fifty nie robi? Ja muszę to obejrzeć, naprawdę zbliżymy sobie tak. Ale ja gdzie gentleman? Ten co wyjaśni. No comments. To situations. Mr. Lowe. Co miałem robić? Bez mi teraz miałem... O! Ja ciekawie się kurczę robi, ja cię kręcę. Naprawdę, w tabeli będzie nieciekawie, bo... Będzie tak, że... Raz jeden wygra, raz drugi i... Adam mnie ty nie chyba będzie miał najgorszą sytuację, tak? No jeżeli przegra z Tanasem, to tak. Ze wszystkimi wtedy, czy nie? No tak. Kurde, Adaś, nie spodziewałbym się. Ja ogólnie... Powiem, że ty porządny youtuber. Też bym się tego nie spodziewał. Ja to skleju. No tutaj ciśniemy ostro. Fuck. Sklejenie tego. Ja się wyjebałem. Kafelki lewej z prawą. Nie widać dzisiaj zakłopotanie w Adama ręku, tak? Mu się trzęsie. A to przez tą robotę pewnie w warsztacie. Pewnie, ile nerwi, kurwa, godzina pół do pierwszej. Myślę o spaniu, ale... Patrzcie, jak skleiłem do ziemi. Drodzy Państwo, co się teraz wydarzy? Mecz Polska-Kazachstan. Kurde. A dobra, i tak już nie mam szansy wrócić. Na spokojnie. Panowie, na spokojnie. Dzisiaj teraz muszę pomóc Adasiowi. O, ty. Bo już Tanas się już nauczył. Już przestał popełniać te błędy. Nie no, żartuję, nie będę już pomagał nikomu. Spoko, możesz mieć bardzo długi odcinek, bo ogólnie do tego zwycięgi nam. Martwić. No, nie no, muszę zrobić 15 mecze. Kończ to. Wiedziałem. Jeszcze tak się niefartownie odbiorę. Dobra, oj. No, spokojnie, Tanas jeszcze. No, Tanas z pomyślunkiem. O Boże, myślałem, że on to podbije. Latający mistrz Adam Fifty. Nie, byłem pewny, że Tanas to podbije. Myślę, że nie trafisz. Teraz już mnie Tanas naprawdę sobie dosyć. Nie no, no dobrze, dobrze. Tu myślałem, że kurwa, że bije. A tak komentator, nie komentator, bo ze mnie nie Szpakowski, ze mnie nie Szaranowicz. Ale sobie popatrzeć co lubię, że tak powiem. Ale pograć jeszcze lepiej. Następny mecz zapowiada się bardzo ciekawie, no bo tu będzie naprawdę mega starcie, ja kontra Brączek. Sztos. Boję się strasznie tego meczu jak z nikim innym. Kurwica. I nie wiem. No Brączek jak wygra to będzie cud, bo Brączek bardzo mało z tym nie grał. Ale co z tego? Brączek wczoraj zagrał, przecież grał z nami wczoraj. To kurde co robił. To jest to, że Brączek w każdym meczu jak my gramy sobie teamowo, Brączek gra zawsze z przodu. To, że on zawsze jest tym takim... Kurwa, gdzie jestem? Gdzie ty pojechałeś? Brączek jestem takim napastnikiem, że tak powiem, w każdym meczu. O kurde. Ty nie miałeś nitra? No. Trzeba go zbierać. Zobacz jak Tanas mądrze robi. On jak nie ma tutaj ciebie gdzieś, nie? Znaczy wiesz, ciebie nie ma gdzieś, a on ma prowadzić sobie piłkę, on sobie jedzie po nitrze na spokojnie i jedzie po to
I później widzisz, przy takiej akcji jak teraz mógł sobie to spokojnie zrobić, ale on tutaj nie chce cię martwić, ale chyba jak byłem przy piłce, to myślałem byłem... nad kierowaniem piłki, a nie trzeba byłem odpuścić, pojechać po nito i wrócić. Pewnie. Żeś kurwa taki mądry, bo... Chociaż byś miał nitro na... Nitro na cieszynkę byś miał. No i mówię, chciałem już teraz. Miałem? Tak, ten mecz to już mam przegrany, nie mam szans, żeby to na sobie wlepić. No to pan nas kurde, nie wiem co tu się dzieje, naprawdę. To nas mnie rozwalił tutaj totalnie, 6-0. Nie, tak ogólnie to nas przed odcinkiem tak Adama chyba w taki klimat wprowadził, że przegra ten mecz, bo to nas tak uprzedził i Nie, no ja znowu, mówiłem, że ja przegram, bo nie grałem już parę dni. No tak, no dokładnie. Ostatnio grałem w FIFA, więc... Trudny teraz jakiś, nie wiem... Kontakt. Challenge. Dobra, Adam, masz jedną bramkę chociaż. Mówisz? Supek. Nie, nie chcę, dzisiaj nie chcę ewidentnie bramka. Nie, w tym meczu po prostu nie chcę ci psuć. Musicie się zmienić. Po prostu chcę już kolejny mecz. Może za dymiaczek. Adam teraz, już, nie wiem, poćwicz, nie wiem, gimnastyk. Tak, nie, no ja się teraz, wiesz, rozgrzewam trochę, co nie? O kurwa. Powoli. Możesz teraz. No. Możesz teraz za dymiaczek. Jedna bramka rozgrzewki, honorówka musi być, tak? Ale nie, ja już po prostu nie mam szans w tym meczu, jak po prostu rozgrzewam się, przygotowuję do kolejnego. Jeżeli byś tu teraz naprawdę pocisnął... Nie, no, przesady, ale nie to ma to jest weteran. Tutaj, wiesz, nie obrażaj Thanasa, nie, nie może być to pocisnął w minutę 24. Thanos to jest weteran, co ty. Ogólnie przyjechać jestem najsłabszy z tym, bo ja mam pro, a wy macie już weteran z tym. No ja już prawie eksperta. A gdzie tu do gry eksperta? O kurwa. O kurwa, jeszcze mi wyjebał, no nie wierzę. No nie. A tam co ty coś porobił? O, lubię tą kamerkę Spektry. No kurwa, jak w tym, jak w zerówce. Popukał poszedł. Nie. To po prostu chciałem coś zrobić, ale... Rozgrzać. Ma gitara. Nice. Pewnie, nie piękna piłka do lotu. O, ale chyba nie trafię. Co ty tak obijasz dzisiaj tamte kafelki? Patrz co ten wira. Poszedł jak dzik. Ty, ogólnie chłopaki, nie wiem czy pamiętacie, bramki też się liczą, nie? Także jak macie to strzelajcie. Po co ja? No chłopaki, nie, powiem wam, zmieńcie dealera, pijcie mniej. Myślę, to jakiś klucz do waszej gry. Nie wiem co jest w tym meczu, ale ja się zaczynam bać. Nie no, Adam ewidentnie dzisiaj bez skilla. Zobaczymy drugi mecz, jestem naprawdę ciekawy, czy w drugim meczu lubisz. Adaś na spokojnie teraz podejdzie do tego meczu i coś poprawi, 6-1. Nie, na początek mnie rozbił 3-0, chyba w teraz parę sekund. Teraz myślę, że tutaj przez to, że był Thanas w zadymiaczach, zmieńcie się teraz. Teraz ja będę zadymę robił. A potem Thanas znów będzie w zadymach i Thanas wygra, będzie 2-1 i naprawdę to będzie super. Ready, my friend, tak, ready. Nice. Good match, my friend. Ja idę w Spektrę. Dobra. Spektrę. No to powodzenia panowie. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Ogólnie cieszę się, że wam się spodobał Pago Pani, że tak powiem, pod względem wyświetlenia. Kurwico. Znów wywaliłem. To sama bramka. To sama bramka, no nie to sama sekunda. No nie, tak się nie robi. Ja muszę zmienić samochód, bo ten coś za bardzo go ostatnio wywala. Nie, wiesz co? Jest taktyka po prostu, że trzeba inaczej uderzyć tą piłkę. Bo ja jakimś samochodem bym Adam z tobą nie grał i tak cię zawsze przerzuciłem. Może, nie wiem. Musisz się dobrze nauczyć, gdzie trafić tą piłkę. Oj, tutaj gdzieś ta nasa słyszę. Ale... 2-0. Wyjaśnij. Nie, to nas wygra dzisiaj. Tak jak mówiłem na początku, tak miałem przeczucie i tak dobre miałem przeczucie. Ale Adamie, nie załamuj się, nie kończ kariery z YouTube'em, myślę, że nie ma sensu. Skończ karierę z rakietem. Nie no, nie, i ty też? I Brączek chce odejść, i Thanas, wierzu, i Adaś z ekipy Rocket League. No kurde. Jest ty, ja oj, nie mogę. No i fakałem to. Patrzymy sobie na Thanasa to na to teraz. Adaś bez nita chyba. No popatrz, ktoś mi tu zarąbał. Nie, bez nita to ciężko coś będzie ci zrobić cokolwiek. Ło, panie. Dawaj, dobra. Patrz, jeszcze go minął. Nie, no, to teraz mogę pochwalić Thanasa, bo naprawdę na końcówce nic, ale... Pa, jeszcze się z tym zrobił pięknie.
Teraz pił się tak ciężko, że tam się nie. Dobra, dobra, nice. Zobaczymy, co tu się stanie. Ale teraz no, ale jeździ. A nie, nie zdąży. To za, za długo on trzymał się na nas. Kupił. Upa. Teraz kurwa się wyjebał na plecy. A ja na plecy na sobie. Ty piłki są najgorsze. No, tak, wiecie, ciekawe tutaj place'y. I wspominając do pagopeningu, to nawet w wyświetleniach wam powiem. I myślę, że za jakiś czas zrobimy sobie, ponieważ doszły nowe skrzynki, trójeczki. Gdzie naprawdę jest wiele ciekawych rzeczy, typu takich właśnie alofelgi, czy też malowanie. I jest nawet bus fajny. No, to będzie co szukać. No i będziemy polować na tego Dominusa. Dzisiaj mój komentarz taki cichszy i mniej żywszy. Ale to z racji później godziny. Pole mi wyjaśni. Nocnej. No fajnie to chciał zrobić. Co tu się zadzieje jeszcze? No a nam przydałaby się taka bramka, mi się wydaje, dla Adasia. No przydałaby się jakieś literka czy coś. Także dzisiaj popatrzymy sobie, co teraz Adaś porobi. No i to teraz jest ten moment. No i to był ten moment, wiedziałem, brawo. Co to w ogóle, że mi się tak udało bronić, tak? Zapomniałem, że tu nitra nie ma. Ty chyba zaraz przeleciałeś nad piłką w ogóle. Tak, na nas w ogóle małeś. No bo jak nie mam nitra, to wiesz, nie wycelował tego. No chyba nie, ja sobie zapiszę to, bo rekordowa prędkość piłki po uderzeniu, mi się wydaje, że to fizjologicznie 43 km na godzinę, to jest naprawdę nie do uwierzenia, że takie prędkości mogą być. Wolem wyjaśni się. Będzie gorzej. Albo idzie. Teraz druga szansa, jakbyś to dobrze zrobił. Pięknie to przyjechał. Za wcześnie nie to. Teraz jak zawinął na pierwszy. Nie wiem w ogóle, ty jak on to zrobił. Ja też myślę, że on będzie uciekał, ty. Ja też. Zobaczcie sobie to na nagraniu, tak? W końcu nagrywam to. Czy... Ale wam to wyjaśnię. Dobra, dobra, piwa. Wyjaśnię. Nie no, mówię, Adaś musi mieć dzień do roketa. Tak, to jest... Znaczy... Ja też tak muszę mieć. Bo nie potrafię czasami... Nie wiem kogo... Nie wiem kogo bym nie dostał w rokecie, ale jak nie będę miał dnia. Ale widziałeś, bo niekiedy, pamiętasz ostatnio, udało mi się na ciebie pojechać, co jest rzadkością, tak? No, no, a ten, albo nastrzelam kupę bramek. No, a dzisiaj widzisz, tak, że w ogóle, a dzisiaj wyszliśmy z Adasiem, mówię, się rozgrzałem, bo tam się okąpa wyjaśnić na sukę. Rozgrzewce z Adasiem w 4 minuty było 8-1, chyba się skończyło. Kurwa, macie. Także no mówię, ale dzisiaj nie ma dnia. No nie mam, nie mam. No ale na pewno będzie za wiele lepszy mecz niż poprzedni. Nie będziemy, wiesz, nie będziemy teraz czekać, no po prostu. O. Ja nie, poleciał w fali. Ona pięknie będzie wchodzić, teraz do góry takie wybicie. Poleć. Teraz to jest sęp. Jeśli chodzi o takie piłki, to Tamas tutaj na pewno będzie wykorzystywał. Dobre zagranie ogólnie. Jednak ta gra... Ta gra popłaca. Nie ma się też co dziwić, my z Tomasem bardzo dużo gramy ostatnio w roketach. Licencja z chłopakami lotnika w końcu, goście. Z Game Unity. Także no troszeczkę się też i uczymy. No kurwa, czemu tak do góry? Nie no, to jest już śmieszne. A tam próbuj podczas tego, jak wyskakujesz. A wiem, co ty robisz. Rób przewrotkę nie do tyłu, tylko do przodu. I tak nie wiem, jak jesteś. Ale jak jest tak sekundę przed piłką. Nie, jak i teraz jedziesz w piłkę. Przed nią zrób przewrotkę. Przecież robię przewrotkę przed nią właśnie i to mnie rozwala do góry. To nie wiem, ja za każdym razem tak piłkę uderzam. No za każdym razem ja prawie wygrywam. Nie wiem też ile razy wygrywałem, a ile razy... O, zawinął tu rokala. No to znowu wpadnie mi wyjebałeś. No czy zakończy się ten mecz tak samo? No to by było naprawdę śmiechy. Ue. O Boże. O kurwa. Nie wierzę. Ja pierdolę. O kurwa. Pierdolę, ja stawiam na początek. Fajny moment, znasko, bo mam raketa. Co? O, może wreszcie brama, ty. Ślina. Brama. Takiego czegoś to chłopaki nie widziałem. Ja nie mogłem w piłkę trafić, kurwa. Ale Adam, co tam kafelki, obtuk człowieku. Tam fuga to wyszła, nie? Bokiem chyba. Kurde, co to było, kurwa. Porobieni. Aha, nie ta przewrotka, gorzka. Szkoda, bo tu jeszcze by była fajna końcówka. Panie.
trochę wyjaśnił. Powiem szczerze, gdybym trafił jeszcze z dwie bramy, nie, to teraz. Byłoby naprawdę ciekawe. Aj, szkoda, że tak byłeś wystawiony. Kurwa, się nabiła. Po odbiciu super, super jak. Musiałbym mieć teraz końcówkę Thanasa, żeby to ugrać. Końcówkę Thanasa. Końcówkę. Kurwa, kurwa. 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 Ty, jakie płomienie zostało na boisku. Nie, naprawdę, dzisiaj jeżeli Adam nie trafia w szpiłki, to musi mieć zły dzień. No. Nie wiem, czy ten stres w pracy, o, ta wypłata... Właśnie brak wypłaty chyba. Starość. Urodzina, nie gra. Jesień, melancholia. Ja pierdolę. Dobra, pozdrawiam dla niego. Ale... To Adam to odjebał na końcu. To nie, wiesz, wiedziałem, że ja nie zdążył. Także co, kochani, trochę śmiechu było, ja wam dziękuję za ten skill, chłopaku, musicie zostawić łapkę w górę obowiązkowo, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i do kolejnego odcineczka, na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć. Elo.